Siemanko, witajcie. Projekt Suzuki Samurai 200 koni prawie ku końcowi. Tylko trochę szlifów zostało. Doszlifować kilka elementów. Maska. Zderzak. Przykręcić. Daniel składa, pomaga też Tomasz. Jeszcze dzisiaj próba wyjazdu. Zobaczymy, czy ma to w ogóle siłę i kopa. O, bez młota nie robota, nie? Wysiła się z młotem. Także maska tak będzie wyglądać. Prowizorycznie. Prowizorycznie na razie. Bo nie ma czasu. Trzeba się spieszyć na woźpa. Chłopaki walczą z masko. Fotele będą z pasami. Fotele CRX od Hondy. Tunel tak trochę porzeźbiony. I co, wrzucamy machę i pierwszy wyjazd będzie, nie? Jedziemy. Śnieżek pada. Będzie ogień. Maska. Parapetów. Na serio? Ty kratka z parapetów? Na serio. No kurwa, parapet jest od ten. To nie śmiech, to jest to fakt. To fakt. Chłodnica od czego? Od 60-tki? Na tym no? A to wiem. O kurde. Kurwa, tak jest od tego. Ole kurwa wlot. Dobra, zrobimy miejsce, wyjedziesz tam. Pij Tomek kawę, bo to mogło być niezłe wrażenia. Pierwszy wyjazd samiego.
Słuchaj, do tyłu masz. Tak, do tyłu masz 4x4 szosowe, do przodu w reduktorze. To co, teraz na szosówkach będziesz jechał? No. Na tyle, nie? Zobaczyć. Także odpalenie. Pierwsza jazda. Jeździ. Tomaszu, jeździ. To widzisz. A to niespodzianka. Pierwszy wyjazd. Jedzie. Jaki dumny. No, zobacz, przyjedzie, jaki będzie dumny. Bokiem stary. Ale ty inaczej, co chodzi, tak burczy? Przyzwyczajony był do tego, kurde, 1.6. Na razie na samym tyle. Ciekawe, jak to w terenie. Siły ma. Patrz, kurde. Co? To na trójce było? Ale bez reduktora, nie? No. Ty, no kofa ma, co? A to z jedynki nie chce? Wolny jest. No to wolny jest na jedynce. No to masz jedynkę. Daniel! Zacznij, przód. Chyba nie. A, ma, no. Ty, no fajnie jest ten zestaw, co? Jeździ samuraj. Także samuraj jeździ. Co powiesz, Danielek? Się przyjechaliśmy na reduktorze, normalnie na czwórce rwie. No. Ma kopyto na czwórce. Jeszcze nie jest wyregulowane. Jeszcze nie wyregulowane jest. Także ma moc. I kopyto. Dobra! A,
Także samuraj jeździ. Ma moc. Zadowolony jesteś, Daniel? Jestem. Co? Jak będzie 200 koni, to będę. Także trzymajcie się, hej.